wszystkim dzieciaki, które tutaj przyjechały z całej Polski. Jeszcze raz gratuluję udziału w finale. Oczywiście trenerów, rodziców, opiekunów. Też zapraszam do fajnego kibicowania i do tego, że to jest jedna wielka zabawa i sport to zdrowie. Łączy nas miłość do jednego, właśnie do hokeja na lodzie. To jest wspaniałe. Łącząc się podziękowania, chciałem podziękować przede wszystkim osobom, które stoją tam z tyłu przy bandzie, czyli rodzicom. Jesteście pierwszym związkiem, pierwszym trenerem, pierwszym coachem. Wszystkie brawa dla rodziców. Brawa. Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jesteśmy, panie sekretarzu, w wyjątkowym miejscu, w samym centrum, można powiedzieć, polskiego sportu. W centrum Stadionu Narodowego w Warszawie i piękna impreza, serce się raduje widząc tę młodzież. Tak, oczywiście, bo prawda jest taka, wszyscy kibicujemy hokejowi, dlatego że bardzo ważnymi są gry zespołowe, a jest to dla nas tradycyjnie bardzo ważne, ale też ze sportów zimowych chyba jedyna najważniejsza gra zespołowa, dlatego bardzo mocno wspieramy i chcielibyśmy, żeby polski hokej się budował. Poprzez tego typu właśnie imprezy jak ta, którą oglądamy, Czerkawski Cup, dzięki ludziom takim jak Mariusz i jego współpracownicy, mamy nadzieję, że ta młodzież, która dzisiaj tutaj występuje na lodzie, będzie się rozwijała i w przyszłości będą stanowić trzon polskiej reprezentacji. No i marzymy o tym, żeby polska reprezentacja po wielu latach wróciła na areny olimpijskie. W sumie tak daleko już nie było, bo ten jeden krok zabrakło. Był pan na turnieju kwalifikacji olimpijskich w Mińsku. Tam co prawda 3 porażki, no ale był też ten awans do tej ostatecznej już fazy eliminacji. Pana zdaniem to kwestia czasu, aż doczekamy się powrotu naszych biało-czerwonych hokejowych orłów na igrzyska? Jestem przekonany, że tak, dlatego że w dobrym kierunku idzie rozwój hokeja w Polsce w tej chwili. Gratulacje dla prezesa Dawida Chwałki, który bardzo mocno i aktywnie ten hokej rozwija, również ze swoimi współpracownikami. Jest duże jakby życzliwość ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki i zresztą słusznie, w związku z tym mamy nadzieję, że młodzież będzie dorastać w coraz lepszej formie hokejowej przy dużym wsparciu właśnie środków ze strony ministerstwa, ale też bardzo dobrej pracy organizacyjnej i szkoleniowej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Także myślę, że to jest kwestia czasu i w najbliższych edycjach Igrzysk Olimpijskich zobaczymy zawodników z orłem na piersi grających na arenach olimpijskich.